Dzisiaj mam dla was, widzowie, nowe kozackie informacje. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to pewnie wiecie, o co chodzi. A chodzi oczywiście o najnowszy, klasyczny event, który prawdopodobnie nadchodzi, widzowie, na Robloxa. I mamy teraz tucika Davida Baszuckiego, czyli oczywiście CEO Robloxa, że jest on podekscytowany tym, jakie opinie zbiera evencik poprzedni The Hunt i eksperymentują oni z nowymi eventami, mają jakieś pomysły i jeszcze napisał, że w ogóle to jest niepowiązany news do tego, do tych eventów, że cieszy się jakby ponownym graniem w swoją pierwszą grę, czyli tą OG giereczkę Robloxową. Tutaj macie, widzowie, screena tego, to jest już potwierdzone. Wydaje mi się, że ten tweet to potwierdza. I to, że David Baszucki opublikował tego twicika, gdzie wspomina o Classic Crossroads giereczce, że czeka nas, widzowie, klasyczny Robloxowy evencik. OG Roblox, widzowie, wraca epicko! Póki co dalej za wiele nie wiemy, ale ta informacja zdaje się to wszystko potwierdzać, dlatego oczywiście chciałem wam taki update'ik zrobić i was o tym poinformować, żebyście o tym wiedzieli, no bo ja naprawdę, kiedy to zobaczyłem, no nie mogłem się powstrzymać, widzowie, żeby się nie cieszyć, bo naprawdę jest to epicka informacja. Epicki OG evencik, no przecież to będzie coś piękne. Jeżeli oczywiście pojawią się jeszcze jakieś leaky czy nowe informacje, to oczywiście od razu w montażu to dodam, bo no nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie, jak nagram tamten film, to zobaczę sobie, że jest już jakaś inna informacja, która praktycznie potwierdza to, o czym nagrywałem spekulacje w poprzednim filmie. Także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to polecam sobie go zobaczyć, bo tam szerzej omawiam, o co dokładnie chodzi z tym eventem. No ale tak w wielkim skrócie, prawdopodobnie czeka nas Robloxowy evencik The Classic. Tutaj mamy właśnie te informacje Battle Passa, no naprawdę wygląda no to epicko. Widzowie, kozacki update'ik montażowy, ponieważ Roblox opublikował to, widzowie, na Twitterku. Wkrótce nie będziecie musieli wybierać. Zobaczcie to, mamy to. Klasyczny Roblox czy zwykły obecny? Roblox na to odpowiedział, widzowie. Roblox na to odpowiedział, więc to potwierdza nam już praktycznie na 99,9%, że klasyczny event nadchodzi. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy też, widzowie, wypowiedź Davida Baszuckiego. I to jest, moi drodzy, źródło z Roblox Q1 2024 Evening Skull Transcript. Jak sobie otworzymy ten dokument, to tutaj mamy naprawdę bardzo, jak widzicie, bardzo dużo plików. Ja wam to mogę, jeżeli ktoś z was by chciał sobie to przeczytać, podlinkować to w opisie. Ja teraz oczywiście tego nie będę czytał, ale najważniejszy, moi drodzy, cytat to jest tutaj to. Musimy zachować ostrożność, ogłaszając pełny harmonogram, ale powiedziałbym, że co 1-2 miesiące spodziewamy się ogłaszać jeden. Jeśli zagłębisz się w Twittera, fajnie, że tutaj CEO określa Twittera jako Twitterka, a nie X-a, dowiesz się, jakie będzie następne wydarzenie i będzie wspaniałe. Tak jest, moi drodzy, dokładnie tak, dobrze słyszycie, to potwierdza już naprawdę praktycznie, no myślę, że można to powiedzieć na 100% evencik i klasyczny event nadchodzi, widzowie. No ale oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo wypłynęło kilka ciekawych, interesujących rzeczy. Między innymi, widzowie, taka animacja, Imported Animation Clip Twin Atlas Events, jak widzicie, mam taką klasyczną animację, trzymającą prawdopodobnie jakiś gerszik na Robloxie, czyli po prostu jakiś itemek. Oprócz tego zostały opublikowane przez grupę Rodwe, czyli oczywiście twórców zajmujących się m.in. Arsenalem, takie coś, takie zdjęcie, także naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. Jak widzicie, klasyczna mapka, OG czasy, widzowie, wracają. Mieliśmy OG Fortnite'a, teraz czas na OG Robloxa. To mi się w ogóle kojarzy z grą Conora na April Fools, czyli na Prima Aprilis, ale nie, to też jest, moi drodzy, przez Rolwe przesłane, także bardzo, bardzo ciekawe. Old Shotgun Pumping, czyli stary shotgun. Oprócz tego, widzowie, inny popularny twórca na YouTubie opublikował takiego shorta, widzowie, Ultra, twórca gier na Robloxie, bodajże odpowiada chyba za My Restaurant Tycoon albo My Restaurant. W każdym razie jest to dość znany twórca gier w świecie Robloxa i opublikował on coś takiego, Pizza Factory Tycoon i czy pamiętacie stare czasy Robloxa, jak mam to na początku, Who Remembers This Roblox Era. Także czy to jest coś, co ma nas naprowadzić na to, że nadchodzi The Classic, klasyczny Robloxowy evencik? A no i zapomniałbym też o tym, że grupa Roblox Presents stworzyła taką oto giereczkę, także nowa giereczka pod evencik, być może zobaczymy. Widzowie, nie wiem, kiedy dokładnie ten event powstanie, ale jedno wiem na pewno, Roblox się stara i chce, żebyśmy poczuli klasyczny Robloxowy klimacik, także prawdopodobnie nadchodzi dla nas klasyczny Robloxowy evencik.